drożdżek! Co to wszystko ma znaczyć? No chyba uskuteczniam wasz niecny plan. Chcieliście zamienić miasto w plac zabaw, to proszę, macie! Żartujesz? Kiedy ja nie chciałem niszczyć żadnego miasta! Stworzyłem ten strój, żeby dzieciaki mogły sobie zbudować własny plac zabaw! A, jasne. Dobra, to też da się załatwić. Czekaj, zrobię tu trochę miejsca. Nie, dosyć! Strój jest delikatny, nie wytrzyma tak potwornej demolki! Zaraz mi go popsujesz! Co tam mówisz? Że mam popsuć to coś, co tu stoi? Nie! O ludzie, co za stereotypowy młodszy brat! Zawsze mi rozwalał zabawki! Murzek, skup się! Masz natychmiast przestać! I tu się zgadzamy! Młodzi tytani! O, jak ja się cieszę, że jesteście! Co? Co? Że jak? Co? Od kiedy złoczyńcy cieszą się na nasz widok? Czy to jakiś kolejny podstęp? Nie, tym razem to nie. Serio, potrzebujemy pomocy. Mój młodszy brat Murzek próbuje się przede mną popisać, ale jest tak nieznośny, że nie dajemy rady. I jak wam niby mamy pomóc? A tak, że po prostu dacie mu się pokonać. On poczuje, że jest coś wart i przestanie wreszcie szaleć. A nawet mowy nie ma. W życiu nic dla ciebie, za żadne skarby. Nawet za te słynne, chrupiące, przepyszne croissanty? Prosto z pieca. Mam pewną słabość do croissantów. Mają tę taką chrupiącą, tę swą skórkę. Takie są cieplusie i maślane we środeczku. A dasz radę zrobić takie z czekoladową polewą? Ui, wszystko wedle życzenia. No to w porządku, Sai. Zgadzamy się na tę dziwaczną propozycję. Wybornie! Tytani, wio! Myślisz, że jesteś kozak? Poddaj się! Złaź do mostku albo cierp! Nigdy mnie nie powstrzymacie! Ze wszystkich swych sił będziemy się starać cię powstrzymać! Tak jest! Zobaczysz! I pięknie! To uwaga, bo zaraz poczujecie ten ból, tytani! Widziałeś, bracie? Widziałeś to? Prawda, że dobry jestem? Ratunku, dostałem sam, całkiem bezbronny! Opa! O nie, błagam, jak ja się boję! No nie, no litość! Nawet się nie ruszę, bo ten nie może trafić. Poważnie? Dobra, sam to sobie zrobię. Tytani, to żart! No dobra, to chodźcie tu, pędraki, bo teraz z wami skończę! O, nie no! Ale musimy? Przypominam, że croissanty czekają! Dobra! Dobrze, że karmią dobrze. Zdrowie Murzczka! Tak, brawo! To była walka fantastyk! No nieźle nas dziś załatwiłeś! Wciąż czuję ten straszny ból! Z ciebie to jest kawał złola! Zdecydowanie tak! Jestem z ciebie taki dumny, braciszku! Wow! Poważnie? I mózg, i ja. Wiecie, jak ja marzyłem, żeby kiedyś usłyszeć te słowa? No nic, skoro marzenia się spełniły, to mogę się zbierać w świat. Nie, tak szybko uciekasz? Ta, chyba wam tu wystarczająco napsułem, co? No i Włóczkiria wbija mi szpilę i wierci dziurę, bo chce skoczyć na jakiś targ z rękodziełem. Uwielbia włóczki, takie tam, aż szwy jej puszczają. To miłego, trzymaj się, mały, bardzo nam miło, że wpadłeś. Do zobaczenia. Będziemy za tobą tęsknić. Jak coś, to jesteś tu mile widziany. Pewnie. Dać się pokonać dla croissantów? Jasne. Zaraz. O co chodzi z tymi croissantami? Jak to o co? Twój brat nam wcisnął rogale, żebyśmy ci dali wygrać. Dobre, nie? O, masz. To chyba miała być tajemnica. Wydało się.